Wiesz co, no jest parę zdolnych i kobiet, i bardzo wrażliwych mężczyzn, w sensie wokalnych, nie? Że zamykasz oczy i czujesz w ogóle, co śpiewa, jak przeżywa. No, jakby chodzi mi, tak, dokładnie, jakaś energia, taka emocja w tym wokalu. Już nie chcę zdradzać imion, bo nie mogę, ale już o mały włos to zrobiłem. Także jest parę naprawdę zdolnych osób. Ja tak sobie, jak dostałem propozycję, bo jeszcze pierwszy raz parę lat temu, ja nie byłem gotowy. I teraz stwierdziłem, że to jest fajny moment, bo ja już jestem jednak 10 lat na tej scenie, nauczyłem się. Tak mi się wydaje, że na tyle, by móc właśnie pomóc komuś innemu. I 10. edycja. Tyle programów tego typu. Czy ktoś w ogóle jeszcze zaskoczy, wiesz o co chodzi? A jednak są ludzie, którzy przychodzą i mówią, wow, skąd ty się wzięłaś? Na przykład młoda dziewczyna z wokalem 30-letniej kobiety, nie? Jest szok, nie? Jest taki duży, taka barwa głosu, że wow! I czarująca, wiesz, uśmiechnięta, śliczna, no piękna, wszystko się zgadza. I mówię, są potencjalne gwiazdy naprawdę, które przy dobrych wiatrach i przy dobrych ludziach wokół siebie mogą osiągnąć wiarę.